Nie wiem. Ja jakoś tak myślę o tym, co się dzieje w sumie w danym momencie. To się rzadko zdarza. Zazwyczaj myślę o wszystkim innym. A na scenie faktycznie raczej myślę po prostu o tym, co się tam dzieje aktualnie. Druga płyta Toma Odela. Mark Kozelek i Jimmy Laval z płytą Perils of the Sea. Perils from the Sea, przepraszam bardzo. Sigrid. Travis z płytą The Boy With No Name chyba. Zrobimy taki miks. I nowa płyta Oxford Dramy. Single The Dumplings. Okej, no załóżmy, że tak. Tak, w zasadzie ogromne wrażenie na mnie zrobił Call Me By Your Name i widziałem ten film dwa razy w kinie, potem przeczytałem książkę i nie wiem, znaczy tak, no był wzruszający, chociaż po prostu jestem zachwycony tą historią, tymi aktorami, tym jak to jest zrobione i jeszcze jako uzupełnienie książka, wspaniała historia. Cicha noc też była wspaniała, chociaż to mnie nie wzruszyło, ale byłem zachwycony. Claire mnie nie wzruszył, ale był też super. Nie licząc Polski. No to... Może wyspa Lombok. Albo Korfu. Chyba nie mam jakiegoś takiego jednego konkretnego miejsca, w którym zawsze się dobrze gra. To bardzo w dużej mierze zależy po prostu od tego, z jakim nastrojem wchodzimy na scenę i też wiele zależy od energii, którą wysyłają ludzie. Ale... Jakoś tak na tej mapie koncertowej, którą mam teraz w głowie, bardzo jaskrawo świeci Łódź i wytwórnia. Chyba nie mam już takich marzeń, w sensie lubię reagować po prostu na to tak impulsywnie. Jak na przykład pokochałem Witaminę i bardzo chciałem mieć utwór z Witaminą. Gdzieś tam się tak poukładały losy, że to było możliwe i to zrealizowaliśmy. I wydaje mi się, że na takiej bazie. No teraz prawdopodobnie chciałbym z Oxford Dramą, ale to muszę się czymś zajarać, żeby czuć taką chęć, bo jakby to dla mnie ma tylko sens, jeżeli faktycznie wynika z jakiejś takiej artystycznej podjarki i żeby to nie był jakiś taki globalny plan, że no z tym człowiekiem muszę to zrobić. No nie wiem, to jak będzie okazja i będzie fajna energia, to wtedy to będzie dobre dopiero. Lubię takie pytania, one tak kuszą, żeby zrobić jakąś kontrowersyjną wypowiedź, ale chyba nie będę tego robił, więc odmówiłbym Sławomirowi na przykład. Chyba w dalszym ciągu Pająków. Tak, chyba już nie płaczę, ale dalej uciekam. Ja ogarnąłem to w taki sposób, że na razie udało mi się żadnego nie zabić, tylko je po prostu wyprowadzam. To jest jakaś zazwyczaj rozmowa wtedy przeprowadzana z nim, żeby nie wracał. No to jakby trudno tak wybierać. Tak. To tak, no... Ciężko to tak naprawdę... Wiadomo. O, wspaniali artyści. Nie, znaczy to... Chyba jestem w takim momencie, że mam świadomość, że bez sensu za tym tęsknić, bo tak jakby... No, nie ma opcji, że to się zmieni, więc jakby trochę muszę się z tym oswajać i pogodzić. I trudno, no. Tak już będzie, więc... Znaczy na pytanie, czy wolałbym nie być rozpoznawalny? Jasne. A czy... Tęsknię, no to nie tęsknię, radzę sobie z tym w inny sposób. Nie męczą mnie. Inne trasy koncertowe, szykujemy się do jakichś tam koncertowych wydarzeń w przyszłym roku i chociaż chyba pierwszy raz tak jakby bardzo daleko nie wybiegamy, no to oczywiście mamy bardzo taki rzetelny i prawdziwy plan na 2019 rok i w sumie wszystko, co się w nim wydarzy, mniej więcej w jakichś takich ramach jest i wiadomo. Ale tak chyba, tak już tak styczeń 2020, co jest potem, 20?
Znaczy no 19 to właśnie, że wiemy, a okay. 2020 styczeń to nie wiem, czy wiemy, co tam się będzie działo. To jest nawet też fajne, że na razie się skupiamy. Jakby bardzo dużo rzeczy jest związanych z premierą tej płyty i jesiennej trasy mamy styczkowej i przyszłego roku, więc jakby jest o czym myśleć na razie. Z takich bieżących spraw.